to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Kleo, jestem ciekawa, czy to samo powiesz o Lunie, bo dzisiaj już mogliśmy zobaczyć jej staging. Nie no, staging dopiero był zaprezentowany. Widziałaś? Nie, nie widziałam. A no więc właśnie, tak myślałam i zaraz ci pokażę, zobacz jak się tutaj przygotowałam. Proszę bardzo. O wow, jaki ten, jaki outfit. Mhm. Fajny. Wygląda światowo? Nie no, światowo. Wygląda trochę jak ale takie Lady Gaga, bym powiedziała, w tym klimacie. Ale przyznam szczerze, że pewnie później sobie przesłucham sobie całego występu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wizualną i to jak wygląda, bardzo ładnie. Które miejsce typujesz? Jak myślisz? Słuchajcie, nie wiem, jak to powtarzam co roku, Eurowizja rządzi się swoimi prawami, także nie mam zielonego pojęcia. Natomiast tak co roku trzymam za każdego naszego reprezentanta bardzo mocno kciuki. No i co? I czekamy na właśnie na wyniki, bo sama nawet nie wiem jak typować. No to zobaczymy już niebawem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Najważniejsze, że staging twoim zdaniem na światowym poziomie. Miejmy nadzieję, że reszta Europy też będzie tak myśleć. Trzymamy kciuki, słuchajcie.